Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, chcesz wygrać skiny, zostaw oczywiście suba z dzwoną, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście jak sam pełnoletni jesteś, użyj kodu CROXY na Caseago, wystarczy, zaloguj się z linku zepsu, bądź klikniesz magiczny zielony guziczek, no i oczywiście jakbyś chciał sobie doładować, no to wpisujesz sobie kodzik, oczywiście CROXY przez 2x, otrzymasz wtedy dwie skrzynki serdze free i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, a osoby, które z kodem CROXY wpłacają, mają jeszcze do wygrania taką emeczkę i możecie wpisać propozycje, jakie skinki byście chcieli zobaczyć, czy jakiś może większą ilość tańszych skinów, czy jakaś koska, czy napisz propozycję, tak śmiało już. Nikt ci nie broni, no i na dniach sobie coś tam dorzucimy właśnie dla osób, które z kodem CROXY sobie wpłacają. Nowe skrzyneczki widzę i to są w końcu skrzynki, które, że tak powiem, swoją ceną mnie zainteresowały. Mamy te skrzynie za 290 zł, ale te grafiki naprawdę są śliczne, prześliczne są. 1300 zł kosztuje taka skrzyneczka na trybie oczywiście Joker. Za piątkę płacimy 6,5 koła. No to jest większość naszego budżetu tak naprawdę na dzisiejszy film, ale sobie zakręcimy raz i zobaczymy, co ta skrzynia tutaj będzie dla nas kryła. Jest tu 5 koła, spróbujmy sobie ją jeszcze raz. Czasem warto zaryzykować, ale czy będzie warto teraz? No chyba tak średnio. 4300 do 3 razy sztuka, tak? Taka magiczna zasada jest. Więc zobaczmy, czy odpowiednio było się nią kierować. No i mamy 16 tysięcy, stary. Dwa karambity. No i tutaj fantastycznie ta skrzynka oddała. Ale szczerze, no troszkę zwątpiłem. Ale mamy skrzynkę Biceps. To jest skrzynka chyba dedykowana, no każdy chyba wie, jakiemu zawodnikowi. 1700 zł, jedna sztuka, 8700 za piątkę, więc zobaczmy, no zaryzykujmy, jedno takie otwarcie, 5 na raz jest Butterfly, no to jest 7000 i wychodzimy, w sumie nie wiem, zapomniałem ile wydaje na nią, ale patrz to co się dzieje, 15000, to jest otwarcie na pewno na plus 9 koła niecałe, więc tam to było na, no niestety minusik, ale tutaj naprawdę sypnę, o konkretnie, znowu Butterfly, 11400, fantastycznie póki co. Te skrzyneczki nam oddają 600 zł, teraz Miami Ice się nazywa ta skrzyneczka, tryb Joker sprawia, że 2500 kosztuje. Jedną sobie taką na sam początek otwórzmy, zobaczmy co nam tutaj dostarczy. No jest kosa, jednak nie jest hiperbestia, okej. No to teraz 5 na raz, za piątkę no to już płacimy naprawdę grubą pęgę, bo prawie 13 koła, no ale zobaczmy, może uda nam się jakąś hyderkę tutaj zdobyć. Zobaczmy, jest Fire Serpent, Karambit Tigertów, 10600, więc no niestety 2 koła na minus. Spróbujmy jeszcze raz tutaj zakręcić i zobaczmy co tym razem tutaj, no otwarcie fantastyczne! 19 koła, karambit, gamma, doppler, face, czwóreczka, fantastycznie. Jeszcze raz sobie spróbuję tą skrzynkę, no powiem wam, że wygląda naprawdę sympatycznie. Jest ta italon, dwa do tego tutaj bajonety, jeszcze jedno, hydra jeszcze spadła w ogóle, nie zauważyłem jej, ale okej, spróbujmy jeszcze raz. Jest karambit, doppler, teraz jest to kolejne 15 koła. No przypominam, że wydamy 13, więc naprawdę bardzo ładnie tutaj pomnożyliśmy nasz kapitał. I skrzynka Captain Breeze, 1000 zł, no ja nie chcę wiedzieć ile ta skrzynka kosztuje na trybie Joker, no ale będzie pewnie, ohoho, 4 koła kosztuje. No dobra, próbujemy sobie, zobaczmy co dostaniemy z niej. Mamy emeczkę Eoforus, 610 zł, spróbujmy jeszcze raz. I potem otworzymy sobie chyba jakąś większą ilość. No niestety do Menduzy się nie dokręci. Do 3 razy sztuka, więc próbujemy otwarcie jedno solo. I będzie Huntsman Doppler Face jedyneczka, 2200 zł. No ale teraz gościu wyjeżdżamy. No w 5 takich skrzynek, 20 tysięcy takim otwarciem. Mam nadzieję, że zostawisz oczywiście łapę w górę pod filmem. A jak chcesz oczywiście skina wygrać, hasło konkursowe, napisz jaka skrzyneczka na dzisiejszym odcinku zrobiła na tobie największe wrażenie. A ja wjeżdżam, 20 tysięcy w 5 takich skrzynek i no jest Meduza, ale to jest niestety minus. I chyba nie będziemy mieli niestety na 5 na raz, ale na 3 na pewno będziemy mieć, więc spróbujemy jeszcze raz. No i zobaczmy, czy tutaj coś się lepszego wydarzy. Jest X-Ray, ale to jest zaledwie 5 koła. No i powiem tak, została nam dycha. Za dychę mogę sobie jedynie dwie takie skrzynki otworzyć. I zobaczmy, no liczę, że tutaj coś lepszego da nam tutaj wrócić. A to jest 5 koła. No powiem tak, jest średnio, naprawdę jest średnio. Myślę, że z tym co mamy, możemy pójść na bitewkę. No i
Wrzucimy sobie oczywiście te skrzyneczki eventowe i zobaczymy, jak one oczywiście nam zaczarują na piterce. Ta skrzynka zrobiła na mnie fajne wrażenie, więc wrzucę trzy takie. Do tego dorzucimy jednego tego Frosty Rebel. I właśnie, co jeszcze możemy tutaj dorzucić? Rzućmy może tak, rzućmy jedną tą Miami, tą sobie cofniemy i wtedy mamy 7300 i włączamy tryb Borrow i tą część, co nam brakuje, sobie pożyczamy, dzięki czemu możemy taką bitwę stworzyć i otrzymamy z niej 98%. Tworzymy taką bitwę, będzie to bitwa 2-2. Zobaczmy, wjeżdżamy w antyterro, klasycznie, bot troll w moim teamie. No mam nadzieję, że mi tej bitwy nie strolluje. No i zobaczmy, 4 skrzynki, tylko 4. Niestety pierwsze otwarcie dla moich przeciwników. Zobaczmy dalej, 1700 zł ta skrzynia po Butterfly'u i mój troszkę droższy, tutaj Slaughter, 8300. No ale moi przeciwnicy teraz nas miażdżą, to jest ostatnie otwarcie, skrzynia za 2,5 koła. No i niestety, no bitwa przegrana.